Cześć, siemanko, wszystkim, ja nazywam się Olo, witam was w kolejnym materiale na tym kanale. Widzimy się w nocnych rajdach na customie. Mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Zostawcie subika, lajka, czy w górę, jeżeli tak będzie. No i miłego oglądania. A co tam tak świeci? Boty idą, dobra. Trzeba zapolować na boty. O Jezus! Dobra, to seryjka po was nie ma, zaraz będzie, kurde. Już latarka zgasła, co? No i tak ma być. O nie, nie! Zostawcie Titanika! Tam wciągle gra muzyka. Ała, coś do mnie dostałem, dostałem! A czemu? Kto do mnie strzelił? Dobra, nie wiem, strzelam na oślep. Bo na razie nie wiem, kto do mnie strzela. Ale najprawdopodobniej gracz, który jest gdzieś tam schowany. Dobra, uleczmy się trochę. Schowajmy się, żeby mnie nie zabił. To był bot jednak chyba, nie? O, ammo mi się skończyło. Czekajcie. Szybka wymiana magazynków. Raz. I dwa. Przeładunek. Szybka wymiana magazynków. Raz. I dwa. Dobra. To najprawdopodobniej był bot. A jednak nie gracz. Ale patrzcie, widzicie, te boty w nocy naprawdę mają celnego... Celny wzrok. Celny wzrok mają te boty. Oczywiście nie mam nogi, niestety. No dobra, zobaczmy, czy to na pewno był bot. Nie no, raczej był bot, tak sądzę, bo widziałem, jak szedł tak naprawdę bokiem do mnie. Ohoho, chyba go zmasakrowałem. Tak, to był bot. To był bot, no to nieźle, jeżeli ten bot do mnie z takiego daleka strzelił i rozwalił mi nogę. Ale on miał, patrzcie, on miał MP5, a do mnie jakiś tłumik strzelał. Być może to nie był ten bot jednak. Oho, oho, kolejne boty. От медведей еще никто целым не уходил. Як так кричишь на мне? Отпалам предатора и лечим. Я вим где стрелам. Латарка свечи. O, amunicja. Chyba czysto. Wymiana magazynków. To jest bardzo fajny sposób na wymianę magazynków. Polecam. Taki właśnie kontenerek sobie zainwestować. Dobra. Uleczę się i zaraz zobaczymy, czy ten bot jednak nie żyje, ten czwarty, ostatni. Nie, żyje, widzicie? Nogę. Ja mu tam granata ciepna. Dolecił. No, chyba nie doleciał. O, jednak doleciał. Leży. Wojna zakończona. Czy ja słyszę kolejne boty?
No ile tych botów? Halo, gro. Ja tu jestem tylko zwykłym takim Jusekiem, który sobie próbuje przeżyć na rajdzie, a tu wszystkie boty na mnie z całej mapy lecą. No ale lecimy. O, o, chyba gdzieś tam przerzuciłem trochę. Co te granaty tak szybko latają, ty i daleko? Dobra, Raszala zabity. Uhuhu! Co za wojna? Kolejny magazynek. Patrzcie, ile tych magazynków w ogóle idzie. To są magazynki setki. Przypominam, setki. Raz, dwa, trzy. Raszala był czwarty i tu jest piąty. To wszystkie boty zabite. No, nieźle. Spotkałem tyle botów. Altyn? Przygarnę sobie altynka. Co my tutaj mamy? O, bez hełmu nawet był. Nie, tam nikogo nie ma. I kiwerka nie chce. Kiwerek do niczego się nie przydaje. Raszala zabity, dobrze. I może będzie bitcoinik? Nie, karta do labów. No dobra, wezmę jeszcze leki. Mogą się przydać na dalszy... Dalszy light... Light. Ja, light. Ta, right, a nie light. To idziemy na lajda. Nie, bo idziemy na rajda się mówi, a nie lajda. Dobra, idziemy dalej. Przydać? W tych krzakach. Co jest zabite? To było dość ciekawe, ale to najprawdopodobniej są już gracze. Ale to są gracze z kawy. Dobra, trzeba się uleczyć. No, ledwo przeżyłem, można tak powiedzieć. Mocno mi obił ten skaw. To wyrzućmy. Weźmy sobie nowszą apteczkę. I zobaczmy, czy to był skaw gracz. Tak, był skaw gracz. Jak rozpoznać? Zamiast gamy mamy poucha i to był grand skaw. W nocy sobie poszli na radzika, z tego co widzę. Tu miał też grand skaw poucha, ale on miał, z tego co widzę, fala, dlatego mnie tak szybko obił. Bo fal to wiadomo, M80, M61. Najlepsza amunicja w grze. Więc no... Miałem szczęście, że tak naprawdę przeżyłem. Ale ilość botów, co spotkałem, ilość graczy na razie, jest bardzo mała, co do botów, nie? Ale lecimy dalej. Zobaczmy, co jeszcze ten rajdzik nam przyniesie. Czy ja coś słyszałem? Ale bo to głosy w mojej głowie. Tam na końcu jest gracz. Tam na końcu jest gracz. Tylko nie wiem, czy go zabiłem, czy nie. Nie, żyje. Ma, widzicie laser? Widzieliście laser? Koleś ma laser. Czy ja mam granaty? No nie mam granatów. Bardzo fajnie. On się schował w pokoju, tam gdzie są otwarte drzwi.
No, nie miało tak wyjść. No, zdecydowanie tak nie miało wyjść. Ale ilość botów na tej mapie, którą spotkałem, jest naprawdę duża. 16 botów plus dwóch graczy skawów plus no prawie jednego gracza zwykłego. Myślę, że ledwo przeżył. No ale miał farta, ja niestety byłem obity, nie miałem ręki i nogi. Plus kamizelka na 15 wytrzymałości, także no tak. No ale trudno. Idziemy dalej. Oho! Chyba się wkurzyły na mnie. Dzień dobry. O, dostał w głowę, ty. Nawet w sumie nie pomyślałem, że dostanie w głowę. Tak po prostu strzeliłem. Oho. O, kolejne boty, ty. O, granat. No i rozwalił lampę, no. Ale dostałem w nogę, ty. Oho, idzie kolejny bot. Niedobrze, niedobrze. To będzie złe. Zabity? A nie, nie zabity, nie zabity. Potwierdzam, nie zabity. Dobra, muszę się uleczyć. Zaraz zginę. Zginę tu. Zginę marnie. Czekajcie, muszę wziąć painkillera, bo ta noga jednak... trochę jest problematyczna, ale wiem, jak go załatwię. Granatem. O! Co to było? To było dość dziwne, bo nawet tego bota nie zauważyłem. Bot mnie zabił. No nieźle. Chyba nazwę ten materiał... botowy atak. Tak mi się zdaje, bo pełno botów spotykam na tych mapach. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Oczywiście, jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie subika na kanale. Oczywiście lajka, czy w górę. Widzimy się na live'ach, materiałach. Już jutro, pojutrze, po pojutrze. I w sumie tak, codziennie. Na razie. Cześć.